śmiechu. Słuchajcie, w nocy wpadłem na pomysł, także lecimy na spontanie. Zapraszam na wspólny wypad w góry za 2 tygodnie, 15-17. Także kto ma chęci, ma czas zrobić wspólne wyjście w góry, zapraszam. Padła propozycja na live'ie dzisiejszym, Janusz Stefańczak zaproponował Śnieżka, bo jest chyba najmniej wymagającą z polskich gór, przynajmniej tak mi się wydaje, bo może na te wyższe góry już jest za późno, nie wiem, nie znam się, także czekam z opiniami, nie narzucam nikomu żadnej góry, ale Śnieżka uważam za dobrym pomysłem. Ja tam mam 400 km, także to i tak kawał drogi, ale mówię, w piąteczek jakby my byśmy jako Taxi Spycho ekipa dojechali w piątek, wzięliście jakiś nocleg, w sobotę jest wyjście. Także dajcie znać, tematyka dowolna, możemy sobie wjechać, zejść, możemy wejść, zjechać, nie będę narzucał, wszystko możemy ustalić. Także uważam, że do przyszłej niedzieli zbieramy jakby zapisy, kto jest chętny, nie wiem, czy ktoś będzie w ogóle chętny, dajcie znać. I wtedy byśmy ustalili gdzie i wtedy przyszły tydzień byśmy już ustalili szczegóły. Także no, każdy dojeżdża na własny koszt, własnym transportem, góra do wybrania jest wspólna. W sobotę ruszamy. Ktoś chce, może dojechać w nocy i iść z marszu, nie wiem, kto jakie ma siły. Także, no ale my byśmy nocleg wzięli, w piątek dojechali sobie na spokojnie, wieczorem nocleg, ruszamy rankiem w sobotę. Także dajcie znać, nie narzucam nikomu, kto chce, zapraszam, może to będzie taki zaczątek wyprawy wspólnych YouTube'owych ze mną, z innymi kanałami, czy z innymi ludźmi, pasjonatami gór. Także zapraszam do kontaktu, kto chce. Wszystkie dane o kanale i Messenger, wszystko jest na moim koncie YouTube'owym. Można wszystko znaleźć w dziale informacja, czy mail, czy Messenger. Dajcie znać, wspólny wypad za 2 tygodnie w góry. Propozycja była Śnieżka, nie narzucam. Uważam, że dobry pomysł, dajcie znać. Kto chce, zapraszam. Pozdrawiam, do zobaczenia. Mam nadzieję, że uda się zabrać w ekipę i zaliczymy za 2 tygodnie wspólną górę, a za rok wybierzemy coś innego. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć, pa, pa.